Loża radiowa. Nasze państwo. A no właśnie, cykl Nasze Państwo, a w naszym studiu w związku z tym właśnie przedstawiciel rządu w terenie, czyli wojewoda Adrian Czubak. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie wojewodo, dzisiaj obraduje Sejmik Województwa Opolskiego. W programie jest m.in. uchwała w sprawie kupienia tam za niecałe 6 milionów złotych takiego gmachu na Ostrówku, czyli blisko tego gmachu na Piastowskiej, i do tego gmachu na Ostrówku ma się przenieść marszałek, bo ostatecznie marszałek uznał, że się całkiem usunie z Urzędu Wojewódzkiego. No, to jest decyzja zarządu, decyzja sejmiku. Każdy ma prawo planować w ramach swojej działalności. Jeżeli samorząd województwa polskiego podejmuje taką decyzję, no to czy ja to nie mam nic do tego oczywiście. No, mają państwo prawo, więc to nie ma, jeżeli mają na to środki finansowe, mają takie plany, no to proszę, gratuluję realizacji. Natomiast oczywiście sprawa jest odpowiednio dotyczy tego, że od dłuższego czasu, że niektóre tam media zarzucały, że wyrzucam marszałka i takie sprawy. No więc jeszcze raz powtarzam, że nikogo nie wyrzucam, drodzy państwo. Realizuję umowę zawartą pomiędzy zarządem województwa polskiego a poprzednim wojewodą, czy poprzednimi wojewodami, gdzie jasno i wyraźnie obydwie strony wyraziły chęć, że są to wynajmowane lokale dla samorządu województwa z okresem wypowiedzenia 3 miesięcy. Więc jak tak sobie ktoś taką umowę podpisał, to teraz ponosi tego konsekwencje. Ale drodzy państwo, dla jasności, dla uspokojenia, są w przygotowaniu dokumenty, które są, powiedzmy, no, korzystne dla marszałka, no bo ze sprawy wiadomo, żeby nie... Głównie mi chodzi po prostu o też obsługę ludności, petentów, którzy przychodzą do urzędu. Ciągłość pracy urzędu. Tak, no, też mówię to, że, ale mówię, no, to jest brak odpowiedzialności z przeszłości i wszyscy myślą, że wszyscy muszą się po prostu funkcjonować według czyli zasad. Nie, zasady są jasne, zasady są w umowach, ale trudno, to już historia. Natomiast no, te sprawy dotyczą przede wszystkim to, co Urząd Wojewódzki, co wojewoda przyjmuje w ramach nowego ustawodawstwa, jakie obowiązki, jakie kompetencje ze strony samorządu województwa, a jest ich niemało. No, coraz więcej właściwie, prawda? No, proszę nam przypomnieć te główne elementy, które jakby trafiają spod samorządu pod administrację rządową. Jest ich bardzo dużo. No, najistotniejsze, takie najświeższe, to jest oczywiście od 1 stycznia przejęcie spraw dotyczących rozpatrywania decyzji związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, a choćby teraz też od 1 stycznia w związku z wejściem ustawy Prawo wodne wiele spraw dotyczących stricte związanych z infrastrukturą wodną. Do niedawna, jeżeli mówimy o sprawach wodnych, Urząd Wojewody był ewentualnie tylko wykorzystywany przy opiniowaniu pewnych decyzji. W chwili obecnej przyjmuje już bardzo dużo działań, które już nie tylko opiniuje, ale wręcz uzgadniam, czy wydaje ostateczne decyzje. No to wymaga, no niestety, to wymaga również zwiększenia, można powiedzieć, kompetencji urzędowej, samego Urzędu Wojewódzkiego, więc odpowiednich ludzi, o odpowiednich kwalifikacjach, którzy w ramach posiadanych wiedzy i możliwości będą te wszystkie sprawy, bardzo ważne sprawy, choćby dla procesów inwestycyjnych, wydawać sprawnie, prawidłowo i zgodnie z prawem i oczywiście również terminowo. A co do terminowości, no to zaraz możemy przejść na temat choćby tych spraw systemów, tej koordynacji zabezpieczenia społecznego, bo przejąłem ten temat od pana marszałka 1 stycznia bieżącego roku. Mam raport otwarcia. No powiem szczerze, że czytałem go, krótko mówiąc, z ogromnym przerażeniem. Ze względu na te terminowości, o których pan wspomniał? No, duże zaległości. No są ogromne zaległości, drodzy państwo. No, jeżeli ja przyjmuję na dzień 1 stycznia bieżącego roku dokładnie 13 666 spraw zaległych. To robi wrażenie. A niektóre sprawy dotyczą roku również 2007, a niektóre również 2016. No to świadczy o tym, że ktoś tu chyba nie do końca czuł tą odpowiedzialność spoczywającą na wykonywaniu misji publicznej, bądź po prostu złej organizacji pracy. Ale drodzy państwo, zapewniam państwa wszystkich i uspokajam, że to, co podjęliśmy w Urzędzie Wojewódzkim już od prawie końca albo początku 4. kwartału ubiegłego roku, no przynosi już naprawdę ogromne sukcesy. Nie dla wojewody sukcesy, tylko dla tych ludzi, którzy czekają po prostu na te środki finansowe, które im się należą, ale oczywiście po całej procedurze administracyjnej. No i tak, drodzy państwo, przygotowując się do przejęcia choćby właśnie tych spraw związanych z zabezpieczeniem, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
udało nam się w ciągu niecałych dwóch miesięcy wydać 2000 zaległych decyzji. W ciągu 2 miesięcy prawie 2000. Generalnie, drodzy Państwo, polega na... Kilkadziesiąt dziennie, nieomalże. Tak. Powiem ja o co to, dokładnie jak to wygląda. Prawie 5000 to jest, dotyczy zaległości z świadczenia wychowawczego, czyli ten nasz sztandarowy program 500+. No niestety nie wszyscy, jednak jak widać, prawie 5000 wnioskodawców czeka na rozpatrzenie tej decyzji. I to planujemy, tych 5000 zaległych spraw, prawie 5000 zaległych spraw uporządkować do końca czerwca bieżącego roku. Czyli te zaległości z 2 lat staramy się nadrobić w ciągu pół roku, przy cały czas bieżącym wykonywaniu swoich prac. Po to, aby nazwijmy to z czystym kątem od 1 lipca bieżącego roku, gdzie rozpoczyna się nowy okres świadczeń, wejść z czystym kątem. Jeżeli chodzi o świadczenia, tak zwane świadczenia rodzinne, a więc te wszelkie zasiłki rodzinne z tytułu samotnego wychowania dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, no tam zaległości jest prawie 9000. I tu rozłożyliśmy sobie to tak, że chcemy mieć, jak można powiedzieć, zaległości chcemy mieć wyczyszczone najpóźniej na koniec roku 2019 roku, troszkę dłużej niż te świadczenia wychowawcze. Po pierwsze dlatego, że ich 2 razy więcej, ale poza tym, że te właśnie odnośnie wniosków, odnośnie świadczeń rodzinnych są przyjmowane cały czas na bieżąco. Więc przejęliśmy pracowników, przejęliśmy kompetencje. Mam nadzieję, że przygotowaliśmy dla naszych nowych pracowników dobre warunki pracy, nowy sprzęt, nowe systemy informatyczne. Spotykaliśmy się z pracownikami przed przejęciem, spotykaliśmy się po przejęciu. Pewnie takie spotkanie nas, pewnie za niedługo nas czeka kolejne, bo mówię, są już piękne, wspaniałe sukcesy. No, choćby ten sukces, że to właśnie województwo opolskie zostało pochwalone przez panią minister Elżbietę Rafalską na ogólnopolskiej konferencji jako przykład, gdzie w bardzo krótkim czasie można wykonywać po prostu obowiązki te, które nakłada na nas państwo, czyli przekazywanie środków finansowych na odpowiednie wnioski do odpowiednich oczywiście rodzin. Więc udaje nam się to. Ogromne podziękowania dla wszystkich pracowników, którzy pracują, dla dyrekcji Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej i wszystkich osób, pani dyrektor generalny urzędu, która i z panią dyrektor biura obsługi urzędu, która przygotowała wręcz wzorcowo te wszystkie pomieszczenia, te wszystkie sprawy organizacyjne, formalne, kadrowe, płacowe, i mamy po 2 miesiącach, zbieramy już tego pierwsze dobre efekty. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. W Loże wracamy do rozmowy z wojewodą opolskim Adrianem Czubakiem. Rozmawiamy o tym, jak Urząd Wojewódzki przejmuje kolejne kompetencje od samorządu województwa. I właśnie, mówiliśmy o takich koordynacji zabezpieczenia socjalnego, tak można by powiedzieć. Mówił pan o zaległościach, które już się udało nadrobić w znacznym stopniu. Mnie zaintrygowało to słowo, którego pan użył. Przejęliśmy zespół. To znaczy, że to nie jest tutaj jakoś dodatkowo zatrudnieni ludzie, większa ekipa. To tymi samymi rękami się teraz udaje więcej zrobić? Dokładnie tak. Wszystko odbyło się na podstawie kodeksu pracy, gdzie pomiędzy 2 pracodawcami można tak zwane przejąć pracowników, prawda? Więc mówię, doceniając pracę tychże pracowników, spotykaliśmy się już z nimi przed tym okresem 1 stycznia bieżącego roku, rozmawialiśmy z nimi i gwarantowaliśmy, że mogą liczyć u nas na wszystkim wsparcie, ale również my liczymy na to, że te sprawy zaległe, które do nas dochodziły, te informacje, w miarę wspólnie postaramy się nadrobić. No i powtarzam, dzięki tym samym pracownikom, dzięki tej samej ilości pracowników, udało nam się już 2000 spraw zaległych w ciągu niecałych 2 miesięcy załatwić, można tak powiedzieć, a planujemy te wieloletnie zaległości w ramach świadczenia wychowawczego nadrobić do połowy tego roku, a w ramach świadczenia rodzinnego nadrobić przy cały czas obróbce, powtarzam, przy cały czas obróbce bieżących, spraw bieżących. Nadrobić do końca roku 2019, a powtarzam, że przejrzeliśmy, niektóre sprawy mają zaległość nawet z roku 2007. A co pan odpowiada tym, którzy mówią, że z niepokojem patrzą na to, że państwo coraz bardziej przejmuje te funkcje samorządowe, że to jest właśnie takie... jak to się mówi? Znaczy,
odkręcanie reformy samorządowej troszkę. No, nawet czasem mocniejsze sformułowania padają. Zamach, o właśnie, zamach na samorządność. No jeżeli ktoś ma takie, takie pojęcie rzeczywistości, no to no niech przedstawi, jakie są skutki tego zamachu. No ja przedstawiam, że nie ma skutków, tylko są efekty przejęcia tych niektórych obowiązków czy kompetencji samorządu. No to jest, to choćby ta koordynacja pokazuje, że jeżeli komuś się naprawdę chce i ktoś bardzo profesjonalnie podchodzi i odpowiedzialnie przede wszystkim, odpowiedzialnie za państwo podchodzi do spraw społecznych, no to tutaj dla przeciętnego, tak zwanego przeciętnego obywatela nie ma znaczenia chyba, kto tak naprawdę jest za to odpowiedzialny, tylko liczy się efekt. A efekt jest taki, tylko że... czy dobrze to robi. Dokładnie, dokładnie. A efekt ma być taki, że to, co się obywatelowi należy, powinien to w miarę wcześnie, dobrze, prawidłowo otrzymać, a my to po prostu staramy się dokładnie robić. Ja to nie widzę żadnego zamachu, po prostu to jest, znaczy myśmy to obserwowali, no jeżeli ma z tego audytu wewnętrznego widać, że najwięcej zaległości jest właśnie z roku 2016 i roku 2017, no to czy to nie było jakieś celowe działanie, żeby troszkę kosztem społeczeństwa pokazać psikusa rządzący, przez samorząd rządzącym. Czyli na przykład program 500+, nie do wszystkich dociera? No tak właśnie. Nie chcę tu oczywiście tak, czyli jak tam tutaj trochę tworzyć. Spiskowo. Nie chcę tu tworzyć, ale no tak wynika z danych. No ja tu nie będę, ja patrzę na dane, jakie mam. Statystyka. Ale to już jest historia, zostawmy to. Nadrabiamy te wszystkie straty i mam nadzieję, że przede wszystkim z korzyścią dla naszego, tej lokalnego społeczeństwa, mieszkańców naszego województwa. To ja bym jeszcze dopytał o to prawo wodne. Bo generalnie wodami będą się zajmowały Wody Polskie, tak? Na wzór Lasów Państwowych. Jaka będzie rola wasza jako administracji rządowej? Przejmujemy bardzo dużo obowiązków. No to musiałem przeczytać praktycznie tej tej ustawy, tych aktów wykonawczych. No wiele spraw dotyczących choćby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli chodzi tutaj właśnie o to, co pan rektor powiedział o to przedsiębiorstwo Wody Polskie, bardzo mocno jesteśmy wkomponowani w współpracę z nimi. Praktycznie te wszystkie sprawy właścicielskie teraz, które przejmujemy, musimy dać opinie, decyzje. No jest tego naprawdę bardzo dużo. No to się dopiero teraz, tu się, mówiąc krótko, teraz się tak docieramy. Jestem na etapie spotkań z wszystkimi tutaj dyrektorami czy kierownikami tych zlewni poszczególnych Odry czy tam z Opola i z Gliwic i z Wrocławia. Pewnie za niedługo będę na spotkaniu z panią dyrektor. Byłem oczywiście już na spotkaniu w Warszawie u głównego prezesa Wód Polskich. Jak ta współpraca ma wyglądać? Tworzymy to. Mam nadzieję, że naprawdę również z korzyścią zwłaszcza dla inwestycji, aby inwestor nie musiał też również biegać po wielu instytucjach i załatwiać spraw dotyczących pozwoleń, uzgodnień. Będzie to można załatwić troszkę krócej, szybciej. Tylko tak jak powiedziałem, tu znowu potrzebuję, aby być odpowiedzialnym za to, na co na mnie jest nałożone, potrzebuję na pewno kilku pracowników, którzy naprawdę posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikację, oczywiście. No, takich fachowców niełatwo. Jest niełatwo, bo niestety są to skutki tego, co zostało gdzieś poczynione w innym sektorze życia społecznego. Czyli po prostu te studia, czy kursy właśnie z hydrologii, hydrotechniki, był okres, że po prostu praktycznie straciły na popularności. Bardzo mało osób kończyło te studia i dzisiaj tych, można powiedzieć, tych osób wykształconych w tych kierunkach jest niewiele na rynku pracy. Jedno to jest wykształcenie, ale drugie to oczywiście doświadczenie zawodowe, które jest niezbędne właśnie w pracy administracyjnej, tam gdzie mamy do czynienia z decyzjami, z pozwoleniami, czyli można powiedzieć z aktami prawa miejscowego, czyli jakby wytycznymi do dalszych działań. No jest bardzo ciężko, ale oczywiście przejmuję się te obowiązki i z pełną odpowiedzialnością i zrobię wszystko, aby wszystko funkcjonowało w jak najlepszym sprawie i interesie dla naszych mieszkańców. Do rozmowy z naszym gościem, tym razem o wielkich inwestycjach infrastrukturalnych. Wracamy za chwilę. Wracamy do rozmowy z wojewodą opolskim Adrianem Czubakiem. Zostawiamy już kompetencje, przechodzimy do inwestycji. Tak, za nami. To w poprzednich latach poprawa jakości na trasie kolejowej Opole-Wrocław. Tam się wreszcie szybko jeździ. A przed nami potężna inwestycja Opole-Zachodnie, Kędzierzyn-Koźle. Trasa E30. Wyczekiwana inwestycja od bardzo, bardzo dawna. Dokładnie tak. Bardzo ważna inwestycja
nie tylko w znaczeniu regionalnym, ale również międzyregionalnym i międzypaństwowym. Ogromne środki finansowe właśnie na tym odcinku. Odcinek dokładnie mówiąc Kędzierzyn-Koźle do Opola Zachodniego, połączone jakby na dwa odcinki. Kędzierzyn-Koźle, Opole Groszowice i pozostała część. No, wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim właśnie mieliśmy uroczyste podpisanie umowy pomiędzy inwestorem a firmą, która będzie pełnić rolę tak zwanego inwestora, który nadzoru inwestorskiego, aby w imieniu inwestora być przy pracach projektowych, być na placu budowy i sprawdzać, czy wszystko dobrze jest prawidłowo, terminowo, bezpiecznie i zgodnie z najwyższymi wymaganiami bezpieczeństwa realizowane. Co do rozpoczęcia tych prac, a kilka miesięcy temu jeszcze, przepraszam, było oczywiście podpisanie samej umowy na zaprojektowanie i na prace budowlane. Wczoraj było podpisanie na nadzór inwestorski, a z zapowiedzi wczoraj goszczącego u nas pana prezesa PKP PLK, pana Ireneusza Merchela, zaplanowany termin rozpoczęcia prac budowlanych na tym odcinku wrzesień bieżącego roku na pewno zostanie dotrzymany, więc mam nadzieję, że w przedostatnim kwartale, na przełomie trzeciego, czwartego kwartału ta inwestycja zostanie rozpoczęta. Będzie trwała kilka lat, ale w ramach tej inwestycji cały ten odcinek będzie, można powiedzieć, bardzo zmodernizowany. Nie tylko chodzi o samą linię kolejową, ale również przystanki, dworce, przejazdy, sieć trakcyjna, naprawdę podnieść to bardzo mocno komfort podróżowania, bezpieczeństwo podróżowania, możliwość przejazdu ilości pociągów, nie tylko pasażerskich, ale również towarowych, co jest również bardzo ważne, bo jak wiemy, transport, logistyka obecnie to podstawa, to podstawowy krwiobieg rozwoju przemysłowego danego regionu, danego państwa, więc mam nadzieję, że wszystko będzie przebiegać zgodnie z planami i zwłaszcza z korzyścią dla mieszkańców i dla sfery biznesowej. No i będzie szybciej skrócić właśnie czas. O połowę. Dokładnie o połowę będzie można skrócić czas przejazdu pociągu pomiędzy Kędzierzynem, Koźlem a Opolem. No to robi wrażenie. Co jest optymistyczne, na początku nie odczujemy tego jakoś, podróżując na tej trasie, bo ten jeden z odcinków modernizowanych w tej chwili jest słabo używany w ogóle do ruchu pasażerskiego, czy nie jest w ogóle używany. Dopiero zostanie do tego dostosowany, więc to też taki nieodczuwalny remont. Dokładnie, ale mówiąc o tej właśnie remoncie odcinka Opole Kędzierzyn-Koźle, no to powinniśmy zacząć od początku, czyli ten odcinek jest realizowany w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Cały Krajowy Program Kolejowy to, szanowni państwo, ponad 66 miliardów złotych na ponad 200 inwestycji infrastrukturalnych kolejowych na terenie naszego kraju. W ramach tego ma być zmodernizowanych, wyremontowanych, przystosowanych do szybkiego transportu kolejowego ponad 9 tysięcy kilometrów torów, więc to robi naprawdę ogromne wrażenie, ale mówię, to nie tylko przejazdy, ale również mosty, wiadukty, to również dworce kolejowe. To wszystko wpłynie na, to wszystkie pieniążki będą szły właśnie na te działania, a więc oprócz tego transportu pasażerskiego, również transport towarowy będzie brany pod uwagę, jest brany pod uwagę, aby również ta gałąź przemysłu była doceniona pod kątem wartości, jakie może przynieść. No bo wiadomo, że kolej to przede wszystkim również ekologia, prawda? No właśnie, ta skala inwestycji robi wrażenie, ale też pokazuje, ile tu zaniedbań się narobiło przez te wszystkie lata. Ja pamiętam taką głośną akcję tiry na tory. Chcąc odciążyć drogi, planowano przenieść tiry właśnie na tory, tylko że tymi torami też się nie dało jeździć. No teraz to powoli się zmienia. Dokładnie, tymi torami też się nie dało jeździć. Transport kołowy, samochodowy, jak się okazało, znalazł tą lukę. Zawsze mówię, że biznes i przyroda nie lubią próżni, więc znalazły się firmy, które właśnie na tych zaniedbaniach kolejowych jako firmy samochodowe, transportowe zyskały. Widzimy, jak wyglądają nasze autostrady, nasze drogi szybkiego ruchu, gdzie te wszystkie samochody ciężarowe, tiry jadą jeden za drugim. Po to są właśnie te wszystkie inwestycje, więc te wszystkie w ramach tego Krajowego Programu Kolejowego, aby choćby te
przejazdy też były tak zwane, żeby się nie przecinały po prostu, prawda, aby bezkolizyjne przejazdy kolejowe z drogami, to wszystko ma wpływa na to, aby transport kolejowy spełniał tą funkcję, jaką ma spełniać, czyli duża ilość towaru w szybkim tempie i z możliwością dotarcia do każdego miasta. Ale pan prezes również mówił o innej bardzo ważnej inwestycji wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim. To, co również jest, to co pani rektor powiedziała, od wielu lat oczekiwane i niestety zaniedbane, czyli mówimy o usprawnieniu tego przejazdu, który mamy w Gogolinie. Tam zaraz, wiadomo, zaraz przy dworcu kolejowym w Gogolinie jest przejazd kolejowy, gdzie tam te szlabany są zamknięte na bardzo, bardzo długi okres w ciągu dnia. Mamy bardzo bliskie połączenie z autostradą. Główna droga przez Gogolin również dla służb ratowniczych bardzo ważna. No i teraz pan prezes tutaj zapewnił, że jeżeli tutaj pracę projektową ruszą do przodu, no to oczywiście PKP PLK w znacznym stopniu przyczyni się do wybudowania tego właśnie nowego wiaduktu po to, aby właśnie przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo, komfort podróżowania do tego bezkolizyjnego przejazdu. Zostało bodajże chyba rok temu czy pół roku temu podpisane porozumienie, list inicjatywny, przepraszam, między władzami samorządowymi a właśnie PKP PLK, ale mówię, warunek jest taki, że czekamy na dokumentację projektową. Jak tylko ona będzie już wykonana, uzgodniona, no to wówczas obiecuję, przystąpimy do realizacji. Do realizacji przy ogromnym wsparciu finansowym właśnie PKP PLK. To panie wojewodo, jeszcze na koniec, bo już mówiliśmy o Kędzierzynie Koźle. Kędzierzyn Koźle to taki dyżurny temat, benzen. Benzen? Tak, benzen no, to jeden z tematów, który został wywołany na, można powiedzieć, tam w ramach na początku mojej kadencji. Natychmiast tematowi oczywiście przyjrzałem, bo widziałem, jakie jest jej oczywiście poruszenie społeczne. No i służbami, które dysponuję, czyli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, poleciłem panu inspektorowi, aby zdać mi raport, jak to w chwili obecnej wygląda i co możemy zrobić, aby sprawdzić, jak to naprawdę funkcjonuje. No więc tutaj w roku 2016, roku 2017, drodzy państwo, już w roku 2016 zostało przeprowadzonych 100% więcej kontroli, a zarówno w roku 2017 również, niż robiono to w latach poprzednich. Zakupiono nowoczesne urządzenia pomiaru tego stężenia. Wnioski są takie, drodzy państwo, że skontrolowano 8, wytypowanych 8 najpotencjalnych firm, które mogą mieć związek z tym niekorzystnymi zjawiskami tego benzenu. Wszystkie firmy zostały skontrolowane. Wykryto szereg nieprawidłowości, ale nie tak istotnych, aby miały one faktycznie zdecydowany wpływ na to, co się tam działo. Wojewódzki inspektor podjął wiele czynności kontrolnych, był stroną w postępowaniach administracyjnych. Można powiedzieć, sytuacja jest, nie powiem opanowana, ale jest pod kontrolą. To znaczy wiemy, gdzie, co trzeba kontrolować. Od wielu zakładów pracy otrzymaliśmy zapewnienie, że podejmą różnego rodzaju inwestycje, tak zwane, nazwijmy to, proekologiczne, które zmniejszą ewentualnie ryzyko wystąpienia tych niekorzystnych tych zjawisk dotyczących wydobywania się benzenu. Co do wartości. Mamy tą wartość 5 mikrogramów na metr sześcienny. Ona jest dochowywana. Natomiast był tam jeden taki niedochowany, raz była chyba w ubiegłym roku w Zdzieszowicach. Natomiast są te niepokojące te godziny, tak zwane te godzinne piki. No one gdzieś tam po prostu, gdzieś tam na tych nieszczelnościach, przy załadunkach, wyładunkach, przy jakimś procesie technologicznym się pojawiają. Oczywiście jest to niekorzystne, ale nie stwarza to aż tak okropnego zagrożenia. Strach ma wielkie oczy. Strach ma wielkie oczy. Oczywiście trzeba tego pilnować, trzeba to brać pod uwagę. Natomiast bez powiedzmy tej takiej, no też jakiejś niesamowitej paniki. Są normy europejskie, które po prostu są stosowane. Są urządzenia, które monitorują to. Jest od tego inspekcja, która jest od kontroli, jak to wszystko jest wykonywane. No mam nadzieję, że ta sprawa oraz to, co obecnie rząd podejmuje w ramach walki z tym zwanym smogiem, no spowodują, że za kilka lat już w ogóle będziemy już spokojniej oddychać, no bo benzen benzenem, a to, co się dzieje w czasie okresu zimowego od małych wioseczek po duże miasta jak Kraków czy Warszawa, to proszę mi wiedzieć, że benzen naprawdę tu jest niewielkim problemem, bo
te utrudnienia, które są w ramach smogu, są i te skutki, które powoduje smog, są wielokrotnie większe, niż by się można było po prostu spodziewać. Bardzo dziękujemy za wizytę. Nasze państwo dzisiaj gościem tego naszego cyklu co wtorkowego był wojewoda Adrian Czubak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Nasze państwo. Loża radiowa.